wczoraj przejechaliśmy przez Słowę, nie? I jesteśmy we Włoszech. Pierwsze miejsce, a raczej miasto, które odwiedzimy, to Wenecja. Siemanko! Pozdrawiamy z prawie Wenecji, tak. Bo jeszcze w Wenecji nie jesteśmy. Odwaliliśmy się jak szczury na otwarcie kanału, bo chcemy iść na randkę. A jak? Właśnie zaczynamy tutaj, bo chcę wam pokazać to miejsce. Jesteśmy teraz na Dolo Railway Station, czyli stacji pociągowej po prostu Dolo. Tutaj jest darmowy parking, gdzie sobie możecie zostawić samochód. Tutaj nasze piękne auto, odkryj auto dokładnie. I tutaj ze stacji odjeżdża pociąg właśnie prosto do Wenecji. I kosztuje 3,70. Tak, znaczy tyle było napisane, ile kosztuje dokładnie, to wam zaraz powiemy. Ale było napisane, że 3,70. Ale podobno wiecie, tam w ogóle wjechać no nie ma szans. Także dużo lepiej zostać właśnie gdzieś przed. I ja na przykład jak ostatnio byłem w Wenecji, akurat tutaj byłem na kempingu, to autobusem dojeżdżałem. Nie pamiętam, ile wtedy to kosztowało dokładnie, ale dzisiaj jedziemy pociągiem, żeby zrobić coś innego właśnie. Tam jest parking, a tutaj macie stację. O, na stacji też jest parking, widzę. No, ale tu pewnie płatny, tam jest darmowy. Nie, tu też jest parking. Też bezpłatny? A, no to widzisz. Dobra, sytuacja się zmieniła, bo pociąg dopiero jest za 40 minut. Nie chcemy tyle tracić, widziałem do auta. Jedziemy na inny parking i dojdziemy po prostu bliżej gdzieś dojdziemy autobusem albo czym? Albo kolejką na ziemię? Albo kolejką na ziemię, ale dla was to jest spoko opcja, jeżeli ktoś... Tak. Nie wiem, albo sprawdzi w necie, albo 40 minut nie robi mu różnicy. Tak, nam robi bardzo dużą różnicę, bo już jest dość późno. Tak, ale ja myślę, że po prostu przed chwilą odjechał, bo kolejny jest też po jakichś tam, nie wiem, 40 minutach, no. Więc musisz mieć to. Nie, to nie ten. Nie, przed chwilą jechał, no może. Może akurat mieliśmy piacha, pecha, no. No trudno, no jedziemy inną opcję znaleźć i wam też pokażemy inną możliwość. Właśnie wjeżdżamy mostem do Wenecji. No i takim tramwajem też możecie dojechać, jak coś. Przyjechaliśmy teraz most i od razu skręcało się w prawo. Tu jest taki wielki parking, zaraz wam powiem, jakie są ceny tego parkingu. Jak ktoś przyjeżdża na parę godzin, to myślę, że warto się tu zatrzymać. Tutaj wam od razu teraz powiem ceny. 1 godzina 4 euro, 2 godziny 9, 3 za 16 i później 24 godziny już 25. Dobra, stwierdziliśmy, że weźmiemy łódkę. Tylko zobaczymy właśnie, czy jeszcze w ogóle pływają. Otwarte jest w ogóle? Nie, no. Chyba do 17. Albo tam może siedzieć, no bo tam dużo ludzi, to może tam od razu. Dobra, tutaj widzimy, że właśnie przypłynęły łódki. Bardzo dużo ludzi idzie. Myślę, że może nam się to uda. Idziemy znaleźć. Przystrzelam nam pan zaproponował 10 euro od osoby, ale chcemy znaleźć normalnie publiczny transport. Tak jak właśnie jest tutaj. Zaraz wam powiemy, ile tutaj kosztuje. No i tu macie automaty. No i za 9,50 możemy iść 75. No tak, ale czy nam 95 minut potrzebne? Nie ma innego. No dobra, a ten day pass co był? Weź cofnie, tylko żeśmy pokazali aha, ludziom. No tak, bo w sumie my możemy, też skorzystamy jutro, nie? No właśnie. 25. No to, a tamten po ile? 9,90. Nie, to weź tamten. Bardziej nam się opłaci. Nie! Odpłynęła nam. Najgorzej. Bye bye. No i dzisiaj mamy jakoś nie farta do tej Wenecji. Najpierw pociąg, teraz łódka. No cóż. 12 minut to nie jest tak źle, dobra.
Tutaj macie oznaczenia i dwójka, i N płyną właśnie. O, ale dupnął. Ale już tak do mnie pływało jakimś takim tramwajem wodnym na randki ze mną. Ale bardzo polecam, jak będziecie w Bangkoku, to czasami to jest naprawdę super opcja. Pierwsze, żeby zwiedzić miasto, a po drugie, żeby się szybciej dostać, bo Bangkok jest bardzo zakorkowany. No jest mega tanie jeszcze. Wybierajcie miejsca z tyłu. Prawie wycieczka łódką, nie? No jak? Z tyłu ładne widoki będą teraz. Znaczy mam nadzieję, że będą. Zobaczymy. Jesteśmy na Plaza San Marco, znaczy na stacji, a tam też musimy dojść. No, do bazyliki kawałek mamy jeszcze, ale to... Też, żebyście wiedzieli, że generalnie cała jakby, można powiedzieć, dzielnica, region, bo Wenecja jest podzielona na kilka właśnie części. I San Marco to nie jest tylko sam, jakby, to jest piazza San Marco, to jest plac Świętego Marka. A San Marco to jest też jako dzielnica, więc no musicie nie być tacy głupi jak my po prostu i się dowiedzieć bardziej. Oj tam. Jak gdzieś idziecie. Przejdziemy się. Gondole zaparkowane w ogóle. Popatrzcie jaki jest poziom wody, że normalnie się wlewa na chodnik. Ciekawe czy tu ostatnio tak popadało czy co. Tak w ogóle żebyście wiedzieli, że jutro też będziemy, dzisiaj wieczorem. Dlatego jesteśmy tylko teraz, ze względu na to, że idziemy sobie na randkę w Wenecji. A jutro przyjdziemy pozwiedzać, więcej nagrać. No i dzisiaj wam coś pokażemy też, jak tutaj jest wieczorem. A czy jest jakieś romantyczniejsze miejsce niż Wenecja? Tak, Positano. Zobaczymy. Serio. No, ale w ogóle Włochy to jest taka destynacja właśnie idealna dla pary, nie? O, to jest to sławne miejsce. Tak. To tutaj jest to, że jak się pocałuje para pod tym tak, mostem, to będzie miała szczęście, tak? A tak naprawdę to był kiedyś po prostu droga łącząca sąd z więzieniem, tak? Chyba coś takiego czytaliśmy. I przez te okienka, przez te żurowe okienka więzień mógł przez ostatni raz popatrzeć na świat. Bo później już trafiał do lochów, pod ziemię, pod wodę. I z racji tego, że robiłem głosowanie na Facebooku, ile osób chce słuchać na temat cen, jakie są w danym kraju, większość osób zagłosowała, znaczy jak ja teraz patrzyłem, to było już 90-10. Nie wiem ile będzie, jak na przykład jak ten film już będzie opublikowany, ale większość osób była za tym, żeby mówić, jakie są gdzie ceny, żeby się przygotować na to, że jak gdzieś jadą, żeby wiedzieli. Oczywiście ceny się oczywiście zmieniają, bo to jest normalna sprawa, ale można przynajmniej wiedzieć coś przybliżeniu. Tutaj sobie można wynająć gondolę, ale o gondolach to wam troszkę jutro więcej pokażemy, znaczy powiemy. Studzienek kanalizacyjnych też wywala wodę. To naprawdę poziom wody musi być wysoki. Tutaj na placu też zalane. Naprawdę się śpieszymy teraz, bo za 30 minut zamykają restaurację, do której się wybieramy. Restauracja to za duże słowo. No, restauracja to za duże słowo, a miejsce gdzie idziemy zjeść, o. A do restauracji idziemy później. Włoską kawę i aperola. Aperol, szpric jest ogólnie z Wenecji. No. No, także my się musimy napić. A z racji tego, że właśnie pomijam, ale że mnie słychać, próbowaliśmy dzisiaj kupić część do mikrofonów. Niestety nie było. Mamy nadzieję, że znajdziemy w Wenecji. Ale to dopiero jutro będziemy szukać. Bo dzisiaj tak już wszystko pozamykane będzie. Patrzcie, jaka parolka można tutaj kupić. Nie powiem żadną.
O, tutaj macie, ile kosztuje gondola. No, czyli po prostu w nocy po 19 już jest drożej, 100 euro. Ale 5 minut dłużej. No, da, 5 minut dłużej, faktycznie. Naprawdę Wenecja to jest takie miejsce, gdzie tu content sam się tworzył, po prostu gdzie się nie stanie, to można coś nagrywać. Mega, jest tak ładnie. Mega. Ja byłam jako dziecko. Tu jest zalane już. Ale tu musiało popadać tej Wenecji, naprawdę. Tu na placu ale nie w samej Wenecji, ale no, wiesz, te wody jakby no, poszły do góry. Podniósł się poziom, no. Zdecydowanie. No, wracając do meritum, że ja byłam kiedyś w Wenecji, ale jako dziecko i tego nie odebrałam aż tak pozytywnie. Po pierwsze, w ogóle tu nie śmierdzi, a wydawało mi się, że pamiętam, że śmierdziało. No. Tu skręcamy. A po drugie, jak tu jest uroczo, naprawdę. Myślę, że to jest świetne miejsce, no, jak chce się oświadczyć, albo jakąś podróż poślubną, albo tak, albo właśnie taki romantyko wyjazd, no świetny. Dobra, my już jesteśmy pod tym, nie mogę. Nie przyjęła, wiecie, widzicie? Przyjęła. Ale nie. Przyjęła. Dobra, a co do smrodu, to zobaczymy jutro, jak będzie 35 stop. Patrz, jak tu ludzie siedzą, a tu woda ich zalewa. No faktycznie. Na wodę chcesz tu pić? Kurde, ale strasznie zalewa. Tu jest po prostu bardzo tani aperol, jak kupujecie, że tak, przy barze to 3,50. A jak... Naranzaria. A jak chcecie wypić przy stoliku, to 5 euro. Ale patrzcie, co tu się odwala. Wszystko zalane. Dobra, musimy znaleźć jakieś miejsce bezpieczne, żeby nas nie zalało. Wszędzie pod stolikami woda. No, w takim pięknym miejscu. Teraz nas podmyje tutaj. No właśnie, patrzcie, dokąd woda już dosięga. Jak przepłynie jakaś większa ta, większa łódka, no to prawdopodobnie nas podmyje. No ale cóż, czegoś nie robię, jeżeli się napić takiego aperolka w takim ładnym miejscu, jeszcze takiego taniego. Mam całego buta już, którego wypadłem. No widziałem właśnie, widziałem. Ale jeszcze się opadł. Randkę z moją piękną narzeczoną. W Wenecji. Nie wiem, ale na randkę do Wenecji. Pomyśl, jak jestem romantyczny. Przed chwilą się chciałem oświadczyć drugi raz, ale nie przyjęła, ale randka udana. Za nami pływają gondole. Jest tu tak ciemno, jedna spodbywa i musimy uwalać. Musimy szybko wypić stąd. Chyba właśnie już podleciało do nas. Nie jest wesoło. Idziemy na dalsze zwiedzanie i na część randki numer 3. Był makaron, był aperol. Był makaron i aperol. A, makaron, aperol, później znowu aperol. To teraz by się przydało zjeść jakąś pizzę. Ale włoskie pizze to bardzo nie lubię, dlatego poszukamy może czegoś innego. Zaraz zobaczymy w sumie. No i część trzecia naszej randki w Wenecji, a la sałatkę. Ja wiadomo, jak to we Włoszech pizza. Ale jak to wiadomo, ale sałatka wygląda dobrze, no nie ma co gadać, no. Ile kosztowała? Ogólnie kosztowała chyba 12 euro, co jest ogólnie dobrą ceną. Jak no jak na tutaj, no. Ale trzeba pamiętać, że tutaj do każdego rachunku doliczane jest tak zwane koperto, które wynosi jakby za to, że usiądziecie przy stoliku, macie doliczane jakieś około 2 euro, w zależności od miejsca, ale powiedzmy, że to jest około 2 euro, więc trzeba pamiętać o tym.
że cena tylu tam pizzy to nie jest ostateczna, plus dodatkowo 12% serwis. No. Moja pizza 9,90. Jesteśmy na takim, placyku. Tak, a nasze dryneczki po piątce. Radkę mamy, możemy sobie pozwolić, co nie? A jak? Jutro rano na siłkę. Siemanko, niestety niezbyt dobrze rozpoczął się drugi dzień w Wenecji. W połowie nocy zaczęło lać i praktycznie pada cały czas, aż do teraz. Idziemy teraz na śniadanie. Później siłownię zrobić, przeczekać, znaleźć może jakoś do mikrofonu te przełączki, bo jakoś trzeba przeczekać, ten też może nam się uda. Jeśli nam się nie uda, chyba będzie trzeba pojechać dalej. Niestety, na deszcz nic nie poradzimy. Tak wygląda nasze śniadanko i powiem wam, że wcześniej takich kanapek nie widziałem jeszcze. Także coś ciekawego. Było stąd, tak? Ciekawe. Mam z tuńczykiem z jajkiem i z szynką z jajkiem. Jak to się nazywa? Tramezzini. Źle mówisz. Tramezzini. Tramezzini. Przyjechaliśmy do domu do Wenecji. Jesteśmy teraz przy samym dworcu autobusowym. To jest taki parking. Sant'Andrea się nazywa. I tutaj ma się, że do 2 godzin właśnie 7 euro. 4 godziny 14 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś przyjeżdża na parę godzin tylko, to myślę, że spoko tu jest. Na sklep Extreme Hobby. Białe nowe czapeczki. Podróże wojownika. Serdecznie polecam. Dojechaliśmy na ten dworzec. Się zaczęło znowu padać. Pamiętajcie, jak podróżuje się z bagażami, na przykład, bo niektórzy przyjeżdżają z plecakami albo z torbami. Jak dojedziecie tutaj, dosłownie możecie sobie zobaczyć. Tam jest most. A tutaj możecie zostawić bagaże. Cena za bagaż na 3 godziny, na przykład, że sobie tylko pozwiedzać, 5 zł. 24 godziny macie za 7 euro. Znaczy 5 euro. 24 godziny za 7 euro. Jadę na łódkę. Się teraz rozmawiamy też, jaki wszędzie, jak widać, grzyba tutaj na budynkach. O tej wilgoci, która tutaj cały czas jest. No, musi być bardzo duży problem tutaj. No i cały czas właśnie jak ich podmywa, jak tylko poziom wody pójdzie do góry i od razu powódź. Patrzcie. Tutaj to już się wlewa woda normalnie. Wsiadamy na stację Rialto, właśnie koło tego mostu Rialto z 16 wieku. No, nie musimy chwilę przeczekać, bo znowu zaczęło padać niestety. Szkoda, że nie da się zapachu przekazać przez YouTube. Wiecie, co mnie zastanawia? Jak duże problemy z płucami na przykład mają mieszkańcy Wenecji pod względem tego, ile tu wszędzie jest grzyba. Bo to jest niemożliwe, że to im się nie odciska na zdrowiu. No bo wdychanie cały czas po prostu tego wszystkiego to zostaje. No nie ma szans, że nie zostaje. No. Ściany wszystkie zagrzybione. Zastanawiam się w ogóle, jak w mieszkaniu. No wiadomo, że na pewno dbają, jak się da, ale na pewno mają cały czas ten problem,
że cały czas jednak ta wilgoć wychodzi wszędzie. Z drugiej strony w Tajlandii też jest ogólnie sporo przez tą wilgoć, a pewnie nie tyle co tutaj, ale... No ale patrz, tu jest wszędzie, po prostu dzisiaj człowiek mógł popatrzeć, to jest. No, jest wszędzie. I znowu się rozpadała. Ale nam niestety się ta Wenecja nie udała. Takie piękne miejsce. Z racji, że się musimy schować przed deszczem, szliśmy na kawkę. Jak pięknie jedzonko to wygląda. Kruasanty. Przerwie tiramisu. Kawka. Jak ktoś nie wie, właśnie to tiramisu typowo pochodzi z Włoch. Farini. Polecam bardzo, naprawdę. To tiramisu było po prostu tak wybitne. I cena też jest bardzo dobra, bo w sumie za kawę i tiramisu ile? 7 euro. 7 euro zapłaciliśmy. Moim zdaniem w Polsce byśmy prawdopodobnie zapłacili nawet więcej. No. Farini, pamiętajcie, bardzo dobre. Jak czytałam opinię, to podobno te pizze też są całkiem dobre. Wiecie, to jest taka przekąska, jak ktoś po prostu chce coś przekosić w trasie zwiedzania, to śmiało może tutaj przyjść. Dobra, idziemy dalej, bo na chwilę przestało padać. Przyszliśmy teraz do jednej z naszych księgarni. Ale nie po to, żeby kupić... Librería Alta. A, no to tak się nazywa. Nie po to, żeby kupić książkę. Po to, że właśnie można tutaj zrobić sobie zdjęcie na gondoli. Za darmo. Za darmo, dokładnie. Ale się rozpadało, więc... Znowu, właśnie. Teraz znowu będziemy się poczekać. Wiecie, jak to wygląda? My po prostu idziemy 300 metrów, musimy się zatrzymywać. Idziemy, musimy się zatrzymać. Tak to wygląda. Nie obejdź. Wchodzicie tutaj do księgarni, macie znaczek. No i popatrzcie, do środka do księgarni się woda wlewa. Chcieliśmy sobie zdjęcie tutaj zrobić na tej gondoli, no ale niestety nie da rady tam się dostać, bo mamy buty. I w tym przypadku moje japonki były dobre. To raz nie założyłam i cyk, nauczka. Dobra, no zdjęcie niestety nam się nie udało, no. Ale to jest dla was jakaś wskazówka, jak wy będziecie i będzie dobra pogoda, to ja myślę, że warto. Tak. No wiecie, fajnie by było coś też kupić, nawet jakąś pocztówkę, no nie, no bo jednak, no tak wypada, wydaje mi się, a pocztówki tutaj są po 1 euro, więc to nie jest jakaś wygórowana cena. Tak. Także jak chcecie kupić pocztówki, to polecamy przyjść tutaj i od razu sobie zrobić zdjęcie na gondoli. Tak, dla ludzi, którzy podróżują budżetowo, a chcą zdjęcie na gondoli, macie taką okazję. Ale teraz pokażemy wam jeszcze jedną opcję, jak się przepłynąć. Zobaczymy, czy się uda. Tak, no to ale jak się nie uda, to pokażemy, gdzie to, jak to wygląda. No tak, no. Przepłyniecie gondolą za 2 euro. Zaraz 80. Oczywiście nie będzie to 35 minut, ale, minuty. Ale w gondoli będziecie. Sklep z maskami weneckimi. No, a gdybyście się zastanawiali, dlaczego w Wenecji są maski, no to w Wenecji maski się nosi ze względu na długą historię karnawałów. No i też masek używano, żeby zniwelować różne różnice klasowe i też jest to jakby taka swoboda wyrażania emocji. Ciekawe. Często organizowane tutaj były bale, właśnie karnawały, na których te maski się nosiło. No i też bardzo ważne, że te maski były też częścią takiej jakby teatralnej kultury renesansowej. Teraz stały się formą artystyczną po prostu. Dziś maskarada wenecka też jest ważnym elementem kultury miasta. Też przyciąga wiele turystów i no i to już taka trochę tradycja z tymi maskami się stała w Wenecji. Mi to by zapasowała. Dobra. Pyszne włoskie lody i te słodycze. Cannoli. Bardzo dużo sklepów tu jest oczywiście z wyrobami ze szkła, ale to niesamowicie wygląda. Słuchajcie, niedaleko Wenecji są takie dwie jeszcze wyspy Murano i Burano, które słyną z właśnie wyrobów kolorowego szkła. Ogólnie do Murano bardzo warto się wybrać, tam przepięknie takie kolorowe domy. No, niestety my nie mamy czasu, bo już mamy tą rezerwację w Positano, ale gdyby nie to, to na pewno byśmy tam się udali. A wy, jeżeli macie więcej czasu, to na pewno warto. Tak. Dobra, idziemy teraz na plac Świętego Marka. O, plac, który jest cały zalany.
No to poszliśmy. Już wczoraj tutaj wylały studzienki, a dzisiaj już wszystko pływa. Dobrze, że my wczoraj tutaj przyszliśmy. Patrz, tam wszystko pływa. Tam jest tylko jeden szlaczek, gdzie można przejść. Ale ludzie bez... Wow. No to niestety za dużo wam nie pokażemy. Dobrze, że coś wczoraj się udało. Chociaż minimalnie. Moi drodzy, Wenecja to nie. Ale tu się musi dziać. Wiecie co, my czytaliśmy ogólnie o tym, że no tutaj jest ten problem, że właśnie przez to, co napływający fale turystów i w ogóle przez wszystko z tej wody gruntowej, to się po prostu ta Wenecja tonie. No i szczerze wam powiem, no widać. Nie padało jakoś mocno dzisiaj. Troszeczkę. Nie. Troszeczkę padało. Pada cały czas troszeczkę. Takie zjawisko, że właśnie miasto płonie się nazywa substydencja, czy takiego? Ale nie no. Subsydencja. Tak. Moi drodzy, jedźcie do Wenecji, póki jeszcze jest, bo wszystko co pięknie. Spieszmy się kochać Wenecję, tak szybko odchodzi. Tak szybko. Nika, za tonie. Jak Malediwy prawie. No Malediwy też mówią, żeby cały czas jechać, bo przez podniesienie się wód zatapiają się. To macie Malediwy w Europie. Nie, ale to żarty żartami, to nie jest wcale śmieszne, ale no... Ale jaki to musisz problem dla tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Niesamowite, naprawdę. Ale jeśli księgarnie jak byliśmy, to ta woda już naprawdę była dosyć wysoko, zaraz te książki wszystkie będą mokre. Ale to w ogóle było widać, nawet jak płynęliśmy już tutaj, no. Jak do budynków się woda ulewała po prostu. No cóż, idziemy dalej. No i na obiadek w włoskim stylu. Penne z salmonem, czy z łososiem. Ala tortellini z szynką. Tak. I... Tak, a ja myślałem, że będzie amerykano w ładnej filiżance, ale nie jakbym był babci na wakacjach. Szklane. Ale dobra chociaż? Dobra, no kawa we Włoszech musi być dobra. Właśnie sobie przypomniałem to miejsce. Kiedyś tu nagrywałem właśnie. Podczas ostatniej wyprawy kamperem wtedy jechaliśmy. Akurat to byłem z dwoma chłopakami autostopowiczami, których wziąłem z Polski. Pozdrawiam, jak oglądacie. No tylko wtedy była pogoda milion razy lepsza. Wtedy właśnie pierwszy raz była Wenecja, to było... Ile temu? Chyba 3 lata temu? Chyba tak. Tu jest to miejsce, gdzie powinny się przypłynąć właśnie. To pamiętajcie, jak przychodzicie, nie mówicie, że chcecie gondolę, bo gondolę normalnie sobie tu możecie wynająć. Też w normalnych cenach 80 lub 100 euro. A wy chcecie to trochę to. Jakoś tak. Zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Ale musi 12 osób zabrać. Tak jest napisane? Aha, no. Ale i tak. Tam no i tutaj widać właśnie jak przepływa ta gondola, która kosztuje 2 euro do osoby. Płynęliście na drugą stronę i nie możecie powiedzieć, że nie płynęliście gondolą. Nie płynęliście. Za 80 dajecie 2. 80 jest za całą gondolę. Nie od osoby, żebyście wiedzieli o tym. No i moi kochani, płyniemy gondolą w Wenecji. Nieźle, co? Takie to z Wenecji. Ale się rozlało.
Ale teraz ci nic nie powie, że nie płynęłeś gondolą w Wenecji, nie? A to chyba jest jakiś targ w ogóle, no ale no niestety, słuchajcie, to nie jest Wenecja, na pewno nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. No, no ale trudno, no tak też bywa i no, tego nie przeskoczymy. Dokładnie tak. Więc teraz trzeba iść na autobus. Nie na autobus, na dworzec autobusowy, nasz parking. Teraz jeszcze będziemy zobaczyć, ile kosztuje autobus, żeby na przykład z lotniska tutaj przyjechać. Tu musicie zapłacić 18 euro. Tyle kosztuje. No, my się zbieramy. Jedna ważna sprawa, o której też powinniście wiedzieć. Na przykład jak w Chorwacji paliwo kosztowało 1,50 euro, to teraz tutaj na przykład przy autostradzie wjechałem we Włoszech, było po 2,30. 80 eurocentów więcej na litrze. To sobie wyobraźcie, jak ktoś tankuje na przykład, nie wiem, 50 litrów, to ma 40 euro w plecy. To jest naprawdę kupa pieniędzy. No ale nie zatankowałem, jadę dalej, bo tu przesada. Po 1,90 widziałem po dwójce max, ale po 2,30 to jest przesada. Kolejny dzień, dojechaliśmy wczoraj do Rzymu wieczorem, o 22 jeszcze poszliśmy na siłownię, coś poćwiczyć mam akurat. Znaleźliśmy fajny hotel, z siłownią, ze śniadaniem przy lotnisku w Rzymie za 60 euro, w sumie 65. To moim zdaniem bardzo dobra cena, bo jakbyśmy chcieli osobno iść dwa razy na siłownię, za dwie osoby zapłacić plus śniadanie, to hotel nas wyszedł jakieś 15 euro. Także elegancko, mogliby 4 gwiazdki, ale do 4 gwiazdek to mu bardzo daleko. Myślę, że to takie 3 z minusem. Właśnie po siłowni, zaraz ruszamy w trasę. Jedziemy dzisiaj już do Positano. Niestety od wczoraj cały czas pada deszcz. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Jakiś huragan przyszedł. I właśnie się zastanawiam, jak to dzisiaj musi wyglądać Wenecja. Jak naprawdę tak lało całą noc, cały poranek. Teraz trochę przeszło. Ale Wenecja dzisiaj pływa na pewno cała. Miejmy nadzieję, że teraz jeszcze przejdziemy te 3,5 godziny. Pogoda się zmieni. I będzie lepiej. Teraz białko wojownika. Trzeba się powiedzieć przed trasą. Dodatkowy posiłek. Wam serdecznie polecam. Jeszcze na hasło Pajak 10 SFD macie zniżkę 10% na zakupy online w sklepie SFD. Także polecam. I nic, trzymajcie się. Pozdrawiamy serdecznie. Kolejny odcinek z Positano. I trzymajcie kciuki, żeby się poprawiła pogoda. Zostawcie subskrypcję. Yo.